Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego we wtorek, 14 sierpnia. Siatkówka plażowa to jeden z najpopularniejszych sportów latem. Dowodem na to jest duże zainteresowanie turniejami regionalnymi. Na boisku przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym Mosiru w Żorach Roju toczy się właśnie rywalizacja o Grand Prix Żor. Rozgrywki składają się z trzech turniejów eliminacyjnych. Najlepsza para sięgnie po miejski puchar. Dodać trzeba, że w zawodach mogą brać udział nie tylko Żorzanie, ale także reprezentanci innych miast, którzy zresztą licznie zapisali się do turnieju. Dzisiaj przed nami drugi turniej eliminacyjny w turnieju siatkówki plażowej Grand Prix Żor. Zgłosiło się 16 par. Chłopcy będą zbierali punkty rankingowe, które po trzecim turnieju będą decydowały, czy załapią się do wielkiego finału. Kolejny turniej eliminacyjny 14 sierpnia, wielki finał 17. Zapraszamy serdecznie. W kameralnym otoczeniu, ale z wielkimi emocjami. Tak można podsumować drugi koncert z festiwalu twórczości religijnej Fide et Amore. W murach świątyni ewangelickiej w Żorach zjawiło się wielu melomanów, którzy chcieli spędzić wieczór z muzyką. Wystąpiła sopranistka Karolina Brachman, dobrze znana naszej publiczności z inauguracyjnego koncertu, a towarzyszył jej na pianoforte Aleksander Puljajew. Wykonawcy przedstawili program Chwała Boża w naturze, czyli ody i pieśni nabożne, pana profesora Galerta z melodiami Karola Filipa Emanuela Bacha. Koncert festiwalu twórczości religijnej Fide et Amore odbędzie się w najbliższy piątek, 17 sierpnia, w Kościele Miłosierdzia Bożego w Żorach. Serdecznie zaprasza ksiądz dr Wiesław Łudek, dyrektor artystyczny imprezy. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na trzeci koncert 6. Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore. Tym razem spotkamy się w Kościele Bożego Miłosierdzia 17 sierpnia o godzinie 19. Temat bardzo ciekawy, muzyka dawnych żorskich świątyń. Czterech panów z Krakowa, tworzących zespół Triplum, śpiewać będzie muzykę synagogalną, muzykę kościoła ewangelickiego i muzykę kościoła rzymskokatolickiego. To bardzo interesująca propozycja. Zapraszam. Nowe udogodnienie powstało w Urzędzie Miasta przy Rynku. Jest to specjalny pokój dla rodziców z małymi dziećmi. W ten sposób magistrat wychodzi naprzeciw potrzebom petentów, którzy nierzadko przychodzą załatwić urzędowe sprawy razem ze swoimi pociechami. Teraz w specjalnym pokoju socjalnym można nakarmić lub przewinąć dziecko. Obok jest też toaleta. Pokój znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Ruszyła kampania promocyjna Zostań naszym sąsiadem. Poprzez spoty reklamowe Urząd Miasta zachęca mieszkańców całego Śląska, aby zamieszkali właśnie w Żorach. W ten sposób władze chcą zatrzymać odpływ ludności, który powiększa się z roku na rok. Przypomnijmy, że obecnie nasze miasto liczy sobie ponad 60 tysięcy ludzi, podczas gdy w końcu lat 90. liczba ta niemal dochodziła do 70 tysięcy. Dlatego też magistrat postanowił zachęcić do pozostania w mieście.
Służy temu strona internetowa, na której można znaleźć informacje dotyczące rynku nieruchomości. Nasze miasto promują też 3 spoty reklamowe, w których mieszkańcy Żor sami zachęcają innych, aby zostali ich sąsiadami. Już w następnym programie zapytamy mieszkańców Żor, dlaczego dobrze mieszka się w naszym mieście. Prestiżowy międzynarodowy konkurs jazzowy Voice Singers. Jak co roku do Żor zjadą wokaliści z całego świata. Oprócz przesłuchań konkursowiczów odbędą się też koncerty specjalne, warsztaty oraz jam session. Dni jazzowe potrwają od 17 do 26 sierpnia, przy czym przesłuchania i koncerty rozpoczną się od 22 sierpnia. Voice Singers cieszy się poważaniem i popularnością w międzynarodowym środowisku muzycznym. W tym roku festiwal odbywa się w ramach projektu Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach od jazzu do klasyki. Wydaniu Kuriera Żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy we wtorek, 21 sierpnia. Do zobaczenia!